Hej, ja jestem Sarge i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z gry Watch Dogs Legion. Znowu jesteśmy w kryjówce DedSecu. Wspominałem Wam ostatnio o tym, że mamy tutaj kilka różnych zadań do rozpoczęcia. No i chciałbym się dzisiaj tym zająć. Myślę, że na dobry początek byśmy pogadali z Caitlin Lau. Zobaczymy, co ma tutaj do zaoferowania. Ready for more police work? I was able to intercept a Clan Kelly laptop. It's full of Clan Kelly accounting data. Substantial amounts have been diverted to an unrelated account. Ooh, fun. A modern day Robin Hood, huh? Let's help. I want to stick it to the Kellys too. You may be right. I believe Bagley has a lead. Good luck. No to czekamy na nowe informacje od Bagleya. Wyrównywanie rachunków. Uratuj porwaną księgową. I mamy plik tekstowy przy okazji. To chodzi o to. Niewykluczone. There's one other computer connected to the same network. It's at the old canal warehouse. Dobra, sprawdzimy to w takim razie. Już jakiś czas temu wykonywaliśmy zadanie dla Caitlin Lau. Wtedy się wydawało, że to już koniec jej wątku. A tymczasem okazuje się, że będzie to jeszcze kontynuowane. Tutaj dostaniemy się na teren klanu Kelly. Żeby tam się wybrać, to przeniesiemy się może tutaj. Zastanawia mnie tylko jedna taka sprawa, no bo tu po drodze możemy natknąć się na kolejne punkty technologii. Nie wiem, czy jeszcze po to się nie wybrać, tym bardziej, że na mapie wydaje się, że te punkty będą akurat na obrzeżach danego terenu zastrzeżonego, więc nie powinno być problemu w teorii, żeby tam się dostać. Ciekawe, czy na przykład tutaj mógłbym? Wydaje mi się, że tak, tylko oczywiście muszę uważać, bo też tutaj ludzie z klanu Kelly będą się kręcić z całą pewnością. No ale jeśli podejdziemy do tego odpowiednio, to myślę, że ładnie się da oczyścić te obszary z przeciwników i nie tylko. Dobra, mamy tutaj już kogoś więcej. Tam ktoś jest w środku też, co ciekawe, a jeśli chodzi o to, jak to wygląda, to oprócz tego... No właśnie, tutaj mamy kogoś w środku. Ewentualnie można by było to wysadzić. Może później to jeszcze zrobię. A na razie tylko zobaczę, czy tam się nikt nie zbliża. Bo jeśli nie, to moglibyśmy teraz tutaj załatwić tego. Ciekawostka jest też taka, że jest do odblokowania trofeum za wykonanie 5 obaleń z ukrycia jako profesjonalny zabójca lub zabójczyni. I tutaj tak się składa, że ta bohaterka, którą teraz gram, jest opisana jako płatna zabójczyni. Jestem ciekaw, czy jest to to samo z punktu widzenia gry, co właśnie profesjonalna zabójczyni. No zobaczymy. Tak czy siak, najpierw tutaj będę chciał zwabić i uzbroić pułapkę. Dzięki temu nie dość, że rozprawiliśmy się z tą osobą, to jeszcze odblokowaliśmy sobie tutaj wejście. I o to chodzi. Bo dzięki temu będę mógł te punkty technologii bez problemu zgarnąć. I tak naprawdę opuszczać już to miejsce, ale jeszcze się zastanawiam, czy nie przejść dalej. No, tylko że tutaj tak łatwo się nie dostanę. Tam jest jakieś wejście od drugiej strony. A, czyli górą mogę przejść. Ej, bo ktoś tutaj się zbliża jeszcze. Ja muszę uważać. A, rzeczywiście. Mamy kogoś. W takim razie ostrożnie. Kolejne obalenie z ukrycia. Mam nadzieję, że też jest to tak policzone. Wow, wow, tu jest ich zdecydowanie więcej. Nie wiem, czy od razu się właśnie nie zająć, bo ciekawi mnie to trofeum, czy damy radę też to od razu zaliczyć. Tylko, że akurat ten tutaj jest odwrócony. Mógłby mnie zauważyć. Poczekamy jeszcze chwilkę, być może będzie możliwe odwrócenie uwagi. O ile tamci się jeszcze nie odwrócą z drugiej strony. Powinno być w porządku, chociaż kręci się ich tutaj trochę więcej. No dobra, zobaczymy. Ja bym chciał przejść.
Bo jeśli nie muszę wykorzystywać odwrócenia uwagi, to lepiej to zachować na kogoś innego. Kiedy to już będzie faktycznie potrzebne. Dobra, czyli teraz ty. Jeszcze trochę i to trofeum powinno nawet wpaść. Muszę uważać, bo tutaj kurczę łatwo przeoczyć kogoś. Patrzcie, tam dalej też się kręcą. No dobra, mamy jeszcze. Naprawdę ich tutaj sporo. I proszę, jak na profesjonalistę przystało, czyli udało się. To faktycznie było to trofeum. Wydaje mi się nawet, że ja tutaj już byłem swego czasu w jakimś celu. Ale wtedy rzeczywiście nie zbieraliśmy tutaj tych punktów technologii. No i przy okazji jest też maska do zdobycia, zdaje się. Po tej stronie, prawda? Proszę bardzo. No a w temacie tych punktów, no tutaj mogę tego pająkobota wrzucić. I teraz zabieramy. Okej. Było warto. Ukryjemy jeszcze tutaj i tak się składa, że po tej stronie mamy jeszcze jakieś nagranie audio, więc też pozwolę sobie zabrać. Nie powinno być problemu, tym bardziej, że akurat tutaj nikogo w pobliżu nie mamy. No to przynajmniej wygląda. Ja tutaj się zmieszczę, czy muszę raczej pająkobota wpuścić? Chyba z pająkobotem spróbujemy. Tak będzie lepiej. No i posłuchamy przy okazji nagrania, a w międzyczasie oznaczę sobie kolejny cel. Będziemy oczywiście tutaj zmierzać, ale i tu są punkty technologii też. No dobra, tylko czy ja jestem teraz w stanie to odtworzyć? Jak się naprawdę mocno zbliżyłem, to w końcu się udało. Fuck this bastard's heavy. How the hell are you still alive? Shut up! You brought this on yourself! Cross the Kellys, and this is what you get. Oh, Jesus. Zakopywali kogoś, co? Dobrze chyba rozumiem to, co usłyszałem przed chwilą. Biorąc pod uwagę, że tam jednak byliśmy tak naprawdę na takim cmentarzu, no to wszystko by się zgadzało. Tymczasem tutaj, jeśli chodzi o te punkty technologii... A, chciałem powiedzieć, że bez problemu się dostaniemy, ale jednak nie do końca. Potrzebujemy najpierw klucza dostępu. Tak się składa, że jest do zgarnięcia tutaj na górze. Ale to nie stanowi żadnego problemu, prawda? Wystarczy to pobrać, być wystarczająco blisko. No a później będziemy tam wybierać się. Trochę się rozejrzę przy okazji. Dron. Nie mogę tego drona teraz oznaczyć. No dobra, może później? Na razie wracam tutaj i spróbuję to otworzyć. Powinienem mieć już na tyle dużo punktów, żeby znowu sobie coś odblokować. Ostatnio, jak pamiętacie, zdecydowałem się na nową broń i teraz się zastanawiam, co dalej. Szczerze mówiąc, ten dron rakietowy, chciałbym sobie to jeszcze bardziej ulepszać, bo całkiem ciekawie się sprawdza. Ewentualnie dodatkowa opcja na radzenie sobie z przeciwnikami, czyli zacięcie broni. Nie będzie ona strzelać, dopóki nie zostanie odblokowana. A dobra, weźmy to. Na razie tyle. Zachowam jeszcze te punkty na wszelki wypadek. Gdybym nagle czegoś potrzebował i teraz faktycznie jak będę skanował przeciwnika, to prawdopodobnie powinniśmy mieć informację, że to zacięcie broni jest możliwe do aktywowania. A tutaj... patrzcie, że tam mamy jakieś kredyty w tym kontenerze, ale... ciekawe, jakby się tam dostać. Nie widzę przejścia. Chyba, że tu jakoś się musimy wcisnąć. Raczej z pająkobotem. Dobra, czy tak by dało radę? Ciężko będzie trafić. Ale jest to chyba możliwe jak najbardziej. Proszę. Jesteśmy po drugiej stronie. Bo pająkobot w takich sytuacjach jest nieoceniony. Jak zwykle. Dobra, mamy to.
Możemy już ruszać tutaj, tylko czy ja tędy akurat przejdę? Wpakowałem się chyba od złej strony. Tutaj jeszcze nie ma żadnych członków klanu Kelly. A to jest swoją drogą zamknięte. I tam można to odblokować. No ale tak tego teraz nie zrobię. Chyba, że wykorzystałbym gadżet wybuchowy, jest to też możliwe. No dobra, tutaj mamy ich więcej. Chyba tędy spróbuję się dostać. To akurat nie są przeciwnicy, więc mogę tutaj spokojnie przejść. There's a mysteriously large number of Kelly goons hanging around this derelict gas plant. You'd think at least one of them would pick up a broom. I do love a big party. Come on, let's find that money leak. No właśnie, tylko że tutaj mam problem, bo nie dość, że mamy tych członków klanu Kelly, to jeszcze wieżyczka. Z wieżyczką zawsze największy problem, największy kłopot, bo może nas od razu z daleka ostrzeliwać. A co z tym dronem w końcu? Tutaj chyba nie muszę się akurat o to martwić. Za to tego przeciwnika bym zaskoczył. No dobra, ja tak czy siak muszę w tamtym kierunku się udawać. A może właśnie przejmijmy... A nie, kurde. Nie chciałem wyłączać tego drona, ale teraz już musimy to chyba przeczekać, zanim przejmiemy kontrolę. Właściwie to ja się tutaj schowam i spróbuję właśnie się trochę tym dronem rozejrzeć. No patrzcie, mamy kogoś tutaj z klanu Kelly również. Przynajmniej właśnie pooznaczam sobie, żeby wiedzieć, gdzie się spodziewać. My właśnie tutaj musimy się dostać, a to patrzcie. I doubt the Kellys trust her up like that to get their Cub Scout not time badges. Her optic sync log suggests that this is our thief. She'll know what's up with the Kellys' money then. Let's get her out of there. No właśnie, kogoś musimy stamtąd wyciągnąć. No problem polega tylko na tym, że jest tutaj sporo tej obstawy. Szczerze mówiąc, korci mnie jeszcze, żeby zdobyć te punkty technologii. One są trochę niżej. Czekajcie, na którym to będzie poziomie? Nie, no jednak tutaj. Jesteśmy poza zasięgiem. Szkoda, że akurat tego drona nie mogę wykorzystać, żeby to zebrać. No, a ten z kolei może tylko stanowić dodatkowe zagrożenie. Dobra, spróbujemy przejąć kontrolę. I po prostu w dobrym momencie wyłączymy. Tak, żebym był to w stanie wyłączyć na stałe. Tutaj chyba będzie w porządku. Mam nadzieję, że w przypadku tego drona mam tę opcję dezaktywacji, jak najbardziej. No i teraz właśnie, no jak się tutaj dostać? Na szczęście wieżyczka jest odwrócona. Ej, a to można by to było wykorzystać jeszcze? No właśnie, zdrada, ewentualnie przejęcie kontroli. To zróbmy to. Będzie ciekawie. Proszę bardzo, ładnie. Jeszcze kogoś mamy tutaj. Albo raczej coś. Kolejny dron. A i teraz niestety nie dam rady. Po prostu mi się przegrzała ta wieżyczka. To ja od razu jeszcze przejmę tego drona, chociaż teraz nie mogę. Dron prewencyjny. Szybko, szybko, szybko. Okej. Ze strzelby mogę tutaj strzelać. Okej, to zaraz ten dron mnie zaatakuje. Niech mi zniszczy nawet tego drona. Ja wtedy mogę sobie jeszcze pozwolić na przejęcie właśnie kolejnego. Tak patrzę, czy mamy tutaj w pobliżu przeciwnika. I rzeczywiście po tej stronie. No dobra, jeszcze nie koniec oczywiście. A swoją drogą, jak ja dezaktywowałem tego, to mogę jeszcze go aktywować? Nie za bardzo. Ale tutaj przejęcie kontroli będzie jak najbardziej możliwe. Atakujemy z bliska, żeby zadać większe obrażenia. I od razu jeszcze więcej zamieszania wywołamy. Ktoś mnie tutaj wypatrywał, ale skąd konkretnie? Tutaj jakbyśmy kogoś mieli? No tu mamy oczywiście znacznik tej wieżyczki. I nie wiem w końcu, gdzie mamy jeszcze przeciwnika. Bo tylko te wieżyczki widzę jak na razie, a może to właśnie
Wieżyczka mnie atakowała. Niewykluczone. Tak naprawdę, to ja tutaj na górze mógłbym sobie przywołać też drona użytkowego chyba. I to by było coś, co mnie tutaj interesuje. Zabieramy kredyty. Jest dron użytkowy. Dobra. I właśnie przejmiemy nad nim kontrolę. Akurat przyleciał. I spróbujemy wlecieć po te punkty technologii. Dalej już będziemy mogli się skupić tylko i wyłącznie na tym, żeby uratować tę porwaną księgową. Czyli spokojnie tutaj ustawiamy tego drona. I tam właśnie uważać na górze. Ale tamten dron prewencyjny będzie jednocześnie, mam nadzieję, wracał gdzieś na niższe poziomy. Więc nie będziemy musieli się o to martwić. Oby tak było. Dobra, odzyskał kontrolę. Ewentualnie można jeszcze raz wyłączyć. Na razie przelecę sobie tutaj. No, on wcale tak nie zlatuje niżej, ale i tak mogę spokojnie nad nim przelecieć. No dobra, czyli wszystko zgodnie z planem, jak na razie. Ustawiamy się tutaj i zabieramy te punkty technologii jeszcze. No, byłem w stanie, jak najbardziej. No i właściwie zostało już tylko zaliczyć ten główny cel. Swoją drogą ciekawe, czy nie mógłbym zabrać tej księgowej właśnie na tym dronie. Ale wątpię z jednej strony. Dobra, na razie ustawimy tego drona tutaj. I muszę zobaczyć, którędy właściwie odblokuje sobie przejście. To jakoś tutaj na górę muszę. Okej, dobra. Ja chyba od razu jednak wracam. No i muszę tutaj zobaczyć, dokąd to prowadzi. No, zdaje się, że po tej stronie. No dobra. To nie powinien też być żaden problem. Nie mamy tutaj żadnego towarzystwa. Spokojnie schodzimy. Okej. Tak, nie mogłem tego chyba zniszczyć. Potrzebuję jakiejś broni, a to niestety trochę zamieszania może wywołać. Trudno, muszę zaryzykować. Odblokuj teraz. I uwaga, bo już się chyba zbliża dron. Na szczęście mogę go wyłączyć. Ok. I teraz. Z powrotem wracamy. Wow, wow, widzę, że ktoś strzela, albo ta wieżyczka właśnie. Było zdecydowanie słychać strzały. No ale tutaj, jak widać, uda się uciec z miejsca zdarzenia. No i dobra, prosto już ruszamy do tej księgowej, uważając cały czas na wieżyczki ewentualnie. Na razie, czy ja tędy się dostanę? Bo tutaj ta wieżyczka wcześniej była w tym miejscu chyba i została zniszczona. Więc ja mogę dostać się do środka. No i proszę. Mamy rzeczywiście naszą księgową. Dobra, to teraz tylko spadamy. No i właśnie zastanawiam się jedynie, czy tą samą drogą uciekniemy. Rozumiem, że to przejście jest zablokowane. A nie, to mogę tutaj bez problemu to sobie odblokować, okej. Już może nie będę ryzykował z dronem użytkowym. Nawet jeśli by weszła, to się bym bał później, że spadnie. No a tutaj już jest koniec terenu. No i co? Wystarczy? W bezpieczne miejsce mam ją odeskortować. No ale to jak daleko stąd? Wystarczy. Teraz jeszcze tylko pogadać. I zobaczymy, czy jeszcze coś będziemy mieli do zrobienia. Thank you. I was about to get the Clan Kelly P-45. No gold, just lead. But I'm done with all of it. Organized crime, London. Wait, before you leave, tell us how you stole the money first. Please? Sure. Clan Kelly's laundering their dirty money into cryptocurrency. A lot of it. Go on.
I set up a keylogger to capture the passwords I needed to hijack the operation. Divert all the cash out of their crypto wallets. Sweet, thanks. Can't wait to use it. Oczywiście. Już ta maska ci niepotrzebna. Czyli to było na tyle, jeśli chodzi o to zadanie. Jedna rzecz mnie tylko zastanowiła. Czekajcie, zgarnijmy sobie ten motocykl może. A, jeszcze się Bugli odzywa w sprawie kolejnego zadania, zdaje się. Tylko właśnie jeszcze jedna rzecz mnie tutaj zastanawiała. Po pierwsze, tutaj ten plik dźwiękowy, to jest ta transkrypcja. Strzały, następnie cisza, tak. Czyli dobrze mi się wydawało, że tam zakopywali później kogoś. Ale, no tutaj jak widzicie, mamy dalszy ciąg tego wątku tak naprawdę. Decek uratował księgową odpowiedzialną za wyprowadzenie wypranych pieniędzy z kont klanu Kelly. Teraz trzeba zdobyć ten keylogger, o którym wspominała księgowa, i użyć go, aby wyczyścić konta klanu Kelly. Proszę. Ale tu mnie jeszcze zastanawiało, że widziałem przez chwilę, no właśnie, że jest tu jeszcze jakieś nagranie audio. Tam, gdzie wcześniej zdobyłem punkty technologii, ja jakoś to pominąłem. Keylogger with the Kelly account password is at the spine. Clever nickname. You might need a spider bot when you get there. Best place to start investigating, then. The Spine. To ja już chyba byłem tam, prawda? Kojarzę tę nazwę. Raczej nieprzypadkowo się tutaj znowu pojawia. I proszę, tutaj pod schodami było nagranie audio. A to ciekawe. To zanim przeniesiemy się po ten keylogger, to jeszcze odsłuchamy sobie tego nagrania. Thirsty for the truth? Wet your whistle with Claire Waters. Mary Kelly is not your friend. She may sway the paid press with staged photo ops at this immigration center or that food bank. She may leverage her Irish heritage to claim some empathy with refugees, but make no mistake, Mother Mary, London's biggest crime boss. Pozwólcie jeszcze, że sobie oznaczę cel, może nawet zdążymy tam dojechać. It's all about the money. A, jednak nie. Koniec akurat tego nagrania. Claire Waters, ona tutaj się niejednokrotnie odzywa w takich audycjach. No ale dobra, no to w takim razie przenieśmy się tu. Może jak dotrzemy do The Spine, to przypomni nam się, co my tam już wcześniej robiliśmy, bo zdecydowanie ta nazwa wydaje mi się być znajoma. Zauważyłem też na mapie, że jest tam też ten street art możliwy. To jest kolejny taki element kolekcjonerski w tej grze. Może też uda się to załatwić. Zobaczmy w sumie, jak to wygląda. Bo to było jakoś tutaj. Okej, zdecydowanie wyżej. Czyli dobrze by było odnaleźć w pobliżu drona użytkowego. Widzę na minimapie, że mamy tutaj te różne stacje. To w takim razie przywołam sobie drona. Druga stacja jest gdzieś tutaj też. Poprosimy. Dron użytkowy. Jest już. Przejęcie kontroli i na dobry początek może właśnie tam wlecimy na górę. Kolejny street art jest też niedaleko stąd. Może nawet dwa sobie załatwimy od razu. Przejmij kontrolę i ruszamy. Mam nadzieję, że tak daleko dolecę, tak wysoko. Zobaczymy. No, nie za bardzo. Czyli muszę poszukać drogi. A rather obvious Clan Kelly shell company is an office here. The keylogger will be in there, along with a bunch of twitchy heavies with bugger all to do all day. So you wouldn't advise a frontal assault? I mean, I would for my own personal amusement, but I doubt you'd find being dead nearly as much fun. Plus, there is an extensive network of grids that a spiderbot could navigate. All right, let's look around. Kurczę, ale oczywiście, że ja tutaj byłem. Ale jaja. Czekajcie, możemy to wyłączyć. Zdecydowanie tutaj byłem. Możemy przejąć kontrolę nad tym dronem prewencyjnym, ale po prostu wlecę tutaj na górę, chociaż już wyżej nie mogę za bardzo. Dobra. Przejdźmy tak. Tylko teraz pospieszyć się.
Nie jestem pewien, czy wykonywałem tutaj jakieś zadanie, czy po prostu byłem tutaj po przedmioty kolekcjonerskie. No, ale po prostu skupmy się na tym, co w tym momencie mamy tu zrobić. Wiecie co? Przejmę kontrolę i zaatakuję tego drugiego drona. Dobra. W ten sposób nie będzie mi tu przeszkadzał. A tego za chwilę dezaktywuję, po prostu. Tak najlepiej sobie chyba poradzić. No to teraz możemy tutaj ruszyć. To kurczę, że ja wcześniej nie zwróciłem uwagi na to, że mieliśmy jeszcze tutaj tę ikonę street artu. A chyba właśnie tędy mogę wbić. Wcześniej też właśnie tędy wchodziłem, pamiętam. No i tu muszę po prostu się udać na lewo. Spokojnie, spokojnie. Nie mogę tylko spaść, no bo tutaj pamiętajmy, że ta permanentna śmierć jest aktywowana u mnie. No ale dobra, jesteśmy przy Clay Street Art. Let's bring some life here. Możemy jeszcze sobie wybrać jakiś, prawda? Czyli właściwie tutaj te wszystkie cztery były nowe. Mamy różne do wyboru. Osiągnij cel, aby odblokować nowe szablony, więc tutaj tych szablonów jest całkiem sporo. Dobra, bierzemy po kolei. Prywatność, tak bardzo charakterystyczna dla 2010 roku. Ah, beautiful. Tak można z dużym uproszczeniem przedstawić to hasło tutaj. No ale dobra, to teraz schodzimy powolutku. I muszę dostać się tam na drugą stronę. No właśnie, ja tutaj chyba wcześniej z pająkobota korzystałem, żeby tam przejść. Nie wiem, czy teraz mogę to zrobić. Nawet chyba muszę. Bo tutaj właśnie innej drogi za bardzo nie mieliśmy. Tylko akurat tędy. Wolę jednak swojego pająkobota, bo mam tutaj podwójny skok dostępny. I za chwilę z niego skorzystamy, żeby nie ryzykować upadku. Proszę bardzo, czyli to będzie tutaj, tak? No nie no, to chyba musi to być zrobione pająkobotem, patrzcie. Got the key. Now for the data. Proszę bardzo, zabieramy. Czy to wszystko? No oczywiście trzeba jeszcze uciec z okolicy, jasna sprawa. I od razu chyba sobie oznaczę, patrzcie, ten kolejny street art, no bo mamy tutaj drona użytkowego. Można by to było wykorzystać. Ej, ale patrzcie, bo tutaj jest zaraz obok, ale to jest ten, który już załatwiliśmy. To w końcu one nie są odznaczane w żaden sposób? Skąd ja mam później wiedzieć, gdzie już byłem, a gdzie nie? No okej. Dobra. Tak czy siak muszę tędy zejść. A przynajmniej tak będzie bezpieczniej. Powrócę do tego drona użytkowego. Ten prewencyjny ciągle dezaktywowany i prawie już zniszczony kompletnie. No ale o to się już nie martwimy. Dam radę wejść. No i spadamy. Bugli się w międzyczasie na pewno odezwie, a ja polecę tam właśnie jeszcze sprawdzić. Sweet, got all the passwords. Let's get out of here. Misja wykonana, a tutaj mamy to. Woo! This is a blast. Got the hang of this DedSec thing. Please, sir, may I have another? You wouldn't have been recruited if DedSec thought you'd be killed that easily. Not sure if I should say thanks, Bagley. Oh, don't listen to him. Bags can come across a bit rude sometimes, but he's really sweet. Well done. Misja kolejna. Ciekawe. Looks like the money's being kept in air-gapped servers at the Bank of England. Only way to access it is in person. Does that mean we get to literally rob the Bank of England? Correct. If you're going to rob a bank, you might as well rob a heavily fortified national treasury. That's what I always say. At least it is now.
No dobra, to tym się zajmiemy w kolejnym odcinku, ale na razie sprawdźmy to. Wybieramy od razu kolejny street art. No i do dzieła. Też zdaje się, że za rozklejenie iluś tych street artów jest jakieś osiągnięcie. Czy trofeum, jak kto woli. There! Feast your eyes, London! No i nowy szablon odblokowany. To będzie na przyszłość, w razie czego. Właśnie tylko szkoda jedynie, że mamy tutaj cały czas te znaczniki i w ten sposób ciężko później spamiętać, gdzie byliśmy, a gdzie nie. Ale akurat jeśli chodzi o trofeum, podejrzewam, że wystarczy tylko jakąś ilość rozkleić, a nie wszystko, po prostu. I patrzcie, jeśli chodzi o te pieniądze, które mamy wykraść, no to tutaj niedaleko stąd. To myślę, że jakoś w okolicy się spotkamy w następnym materiale. Tutaj jeszcze może bym opuścił ten teren zastrzeżony. Poza tym nie zaciekawię tak być wysoko. Ryzykować, że jeszcze nam się coś stanie. Więc zwyczajnie wylądujmy sobie tutaj. Jeśli tylko nie ma w pobliżu Albionu, to nikt nam problemów z tego powodu robić nie będzie. Proszę bardzo. Tak więc dzisiaj dwa zadania poboczne ukończyliśmy, kolejne wciąż czekają, więc będziemy się nimi jeszcze zajmować wkrótce. Na razie to wszystko z mojej strony. Do usłyszenia.